22 czerwca miało miejsce oficjalne, uroczyste otwarcie hali sportowej Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji po remoncie. Halę skończyliśmy w listopadzie, w pierwszym kwartale i teraz w drugim kończyliśmy doposażanie sali, doposażanie całego obiektu w przeróżnego rodzaju wyposażenie, sprzęt sportowy, meble. W tej chwili, kiedy pandemia zelżała, mogliśmy zaprogramować w pewnym ograniczonym zakresie, ale jednak oficjalne otwarcie hali. Oczywiście dyrektor Sosiru jest już przygotowany do tego, żeby tu w pełni odbywały się treningi. No i z tego co wiem, to już ma wszystkie terminy, harmonogram ma pełny. Trzeba dyrektora tutaj Sosiru zapytać, co się tu będzie działo w takim razie, bo rozumiem, że to już w najbliższym czasie. Sosir jest administratorem, tak? No tak weszliśmy akurat w okres wakacyjny, ale sądzę, że niezależnie od tego, że jest okres wakacyjny, sportowcy będą chcieli korzystać z tej hali. Z najważniejszych rzeczy, o których chciałem powiedzieć, to jest parkiet, czyli to, na czym będą w tej chwili ćwiczyć sportowcy. Do tej pory niestety było podłoże betonowe i na tym betonie bardzo cierpiały stawy sportowców, nie bardzo chętnie. No ale jak nie było gdzie, no to sportowcy korzystali. W tej chwili jest to miękkie podłoże, czyli są odpowiednia konstrukcja drewniana na drewnianych belkach i tak dalej, więc sprężynująca, gwarantująca maksimum komfortu dla sportowców. Druga kwestia, dobudowaliśmy widownię na 206 osób i ta widownia no to jest to, co jest najważniejsze dla sportowca, czyli ma go kto podziwiać i ma go kto oglądać. No i oprócz tego cała część socjalna, czyli szatnie, prysznice, sala odnowy biologicznej, możliwość spotkania się z kibicami na wywiadach lub spotkaniach. To wszystko, co też jest potrzebne przy funkcjonowaniu hali widowiskowo-sportowej. Tego w Skoczowie brakowało. A koszty tej inwestycji niemałe. Wyniosły niecałe 8 milionów złotych. 4 miliony z małym haczykiem to jest dofinansowanie, które udało nam się pozyskać na modernizację. No i jak długo trwały te prace remontowe? No pan już wspomniał, że dużo wcześniej zostały zakończone, ale przez pandemię to otwarcie teraz, ale kiedy się rozpoczęły, kiedy zakończyły? Zaczęliśmy w 2019, wtedy było przekazanie placu budowy. Tu było bardzo dużo prac typowo budowlanych. Wielka była skala w zakresie budowlanym. Po prostu jest to zupełnie, można powiedzieć, inny obiekt. Jak przyznaje dyrektor Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sportowcy już korzystają z wyremontowanej hali sportowej. Z tego obiektu już grupy korzystają, grupy siatkarzy, grupy piłkarzy, w zależności od pogody, szczególnie małe dzieci w tej chwili jak trenują na zewnątrz, a na przykład niesprzyjające warunki pogody, już trenują tutaj na hale, w późnych godzinach wieczornych siatkarze, już grupy trenują. Jeżeli chodzi o pełne wykorzystanie hali, no to jest okres jesienno-zimowy, wtedy prawie że wszystkie grupy piłkarskie tutaj trenują. Planujemy, że hala będzie zajęta od godziny 16 po południu do godziny gdzieś 22 wieczorem, a w godzinach przedpołudniowych z hali będą korzystać grupy szkolne do godziny 15-16. A czy jakaś grupa z zewnątrz też może się tutaj zgłosić do Was? Znajdzie się tam jeszcze jakieś miejsce dla nich, czy to tylko tutaj bardziej skoczy? Jeżeli chodzi o rezerwacje, to mamy już przepełnienie, już musimy tam obcinać te godziny dla chętnych. Mamy chętnych i z grup zorganizowanych, to znaczy klubów, ze szkół, ale to są chętni sobie indywidualni, którzy tworzą jakąś grupę i chcą tutaj trenować siatkówkę. Zadowolony pan z tego obiektu? Oczywiście, jak najbardziej. Myśmy długo marzyli o takim obiekcie, jest wyremontowany, będzie na pewno służył mieszkańcom Skoczowa, mieszkańcom gminy Skoczów przez długie, długie lata. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.